Trójka techniczna DG1. Mamy do wyboru cztery rodzaje czujki. CO, DG1 CO, czyli gazów usypiających, DG1 LPG, czyli wiadomo, gazu, który używany jest na przykład w autach, DG1 ME, czyli metan, gaz ziemny, i DG1 CPM, TCM, są to opary chloroformu, czyli tak potocznie zwany gaz usypiający. Czujnik we wszystkich czterech wersjach wygląda dokładnie tak samo. Jest on naprawdę niedużych gabarytów. Jedynym wskaźnikiem, jeśli już wisi na ścianie i zadziało, to jest ta dioda sygnalizacyjna, która w każdym świeci na inny kolor. Jedyna różnica, natomiast jeśli wisi na ścianie, nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, na pierwszy rzut oka określić, jaki to jest czujnik. Poza tym, że każdy jest przystosowany do montażu na innej wysokości. Także jeśli wisi przy podłodze, prawdopodobnie będą to gazy usypiające bądź gaz LPG. Jeśli wisi przy suficie, będzie to ME, czyli metan. Jeśli wisi gdzieś tam, powiedzmy na około 1,5 m, będzie to czad. Czujka praktycznie każda wygląda tak samo, różni się jedynie tylko detektorem, sensorem. Tutaj każdy inny gaz, troszkę inaczej wyglądający sensor, listwa zaciskawa do podłączenia. Tutaj mamy możliwość za pomocą tej zworki wyłączenia buzera, który znajduje się też w czujce. Nawet jeśli nie byłby on podłączony do systemu alarmowego, a tylko podane zasilanie 12V, sygnalizowałby wykrycie gazu. Montaż czujki, właściwie jej zamknięcie, w jednej pozycji tylko nam się złoży. Już nam wpadło. Jak już mamy przykręcone do ściany, wtedy jest łatwiej. Teraz po prostu delikatnie przekręcamy i czujka się zamyka.